Dużo ludzi tutaj choruje ciężko? Nie, no tutaj jest, nie, ja żadnie, że bardzo mało tutaj u nas. Dużo się poszczepiło po prostu, są szczepieni. I co, jak jest po szczepionce, jest lepiej? Bardzo dobrze, ja wziąłem pierwszą szczepionkę, to nawet nie czułem, że zostałem zaszczepiony i do dzisiaj w porządku już. I super się pan czuje. A kiedy druga dawka? Już po drugiej dawce jest, po dwóch dawkach jest. A jak myśli pan, bo mówią, że to jakiś eksperyment medyczny, co by było, nie daj Boże, gdyby były jakieś powikłania, to co, to myśli pan, że będą płacić odszkodowania? Pomagać? No chyba raczej tak, no bo jeżeli to jest tak zwane państwowe na całą skalę, taką wielką, no to powinno jakieś być. Jest po prostu, żeby to było tak zrobione, żeby to nie było żadnych komplikacji. A jeżeli będzie się trzeba szczepić co pół roku, to co? To trudno, to trzeba, jak trzeba, to trzeba. Trzeba, to trzeba. Powiedzcie mi panie, co się dzieje teraz dookoła na świecie, jeśli chodzi o obecną sytuację związaną z taką dziwną chorobą? Bo... Pandemia. No ja to nazywam plandemia, ale plandemia. Co jest? Jest dobrze, jest źle? No dobrze, a media, rząd mówi prawdę i robi dobrze? Nie. No ale czy tak naprawdę dużo ludzi umiera? Nie. A czy rząd robi to? Czy rząd robi to dlatego, że chce dla nas dobrze? Nie. Choroby nie ma? Choroba to była bardzo dawno, dawno temu. Zawsze to. To się nie ma nic. A pozwolicie... To jest biznes, to są pieniądze, to jest kasa, nic poza tym. A pozwolicie się państwo zaszczepić na siłę? Nie. Nie? To nie trzeba, to się zrobimy. To już należy do każdego z osobna. Jasne. Gryta była i choroba jest. Pewnie, nie umierał tak jak teraz. Czy jest tak, jak mówią zdaniem pana, jak mówi rząd, jak mówią radio, telewizja? Co pan sądzi? Sądzę, że dobrze rządzą. Dobrze rządzą? Tak. A jak się pan czuje? Dużo, dużo chorób jest tutaj dookoła? Ba, to czyja wina jest? No ja się nie pytam, czyja wina, tylko pytam się, czy dużo chorób jest. Nie słychać tak. Nie słychać? Nie. A maseczki pan nie nosi? A pan też nie ma. No dobrze, a zaszczepił się pan? Nie. A dlaczego nie? Bo nie chcę. A przecież mówią takie rzeczy, że ludzie umierają tysiącami, na ulicach leżą w Warszawie rano. I co pan sądzi? A to leżą pijaki, alkoholiki. Nie, to jakiś co to? Koronawirus, jakaś plandemia? Panie, a pan mi powie jedną rzecz. Pan to jest z Platformy? Ale przecież, ludzie mówią, że trzeba się szczepić. Że ja jestem przeciwnego zdania. Ja nie chcę. Nikt u mnie w rodzinie się nie zaszczepił, się nie zaszczepił. To nie jest szczepionka, tylko to jest test na żywych ludziach. Zgadza się. No ale będzie tak, że... To się ukrywa w mediach, a wiele rzeczy się dowiaduje z internetu. To się mówi odwrotnie, że internet kłamie, a nieprawda. Pana, choroba i szczepienia, to wiadomo, że to jest tylko i wyłącznie po to, żeby... zarobić. Szczepienia są po to, żeby zarobić. Bardzo dużo ludzi boi się szczepić, tak? No bo nie wiadomo, co to jest. Ale nie wiadomo, co to jest. Okay? Ale pani się nie boi szczepić. Ja? Szczepiłam się jeszcze więcej, nie zaszczepię. A czego tu się bać? Szczepienia? Mam zawroty i mdłości. Przepraszam, może pani, to ciekawe. Zaszczepiła się pani i co po szczepieniu jest? No, zawroty głowy, mdłości. To znaczy uważa pani, że nie warto się szczepić? Słucham? Słucham? Warto się szczepić, czy nie? Mam swoje zdanie. Ale chcę. Przyjmie pani drugą dawkę? Nie. Dlaczego? Dlatego, że nie. Źle się pani czuje po pierwszej? Tak. Jeszcze raz, jest pan zadowolony? Zadowolony z życia, bo jestem zaszczepiony. Przedtem, jak nie szczepiłem się, to jedna kawę wypiłem i mi serce pykało, teraz trzy kawy wypiję, się dobrze się czuję. Czyli co, to naciśnienie pomaga to szczepienie? Jak to jest? Nie. Pomaga mi na wszystko. I wyspany jestem i wszystko. Bardzo dobrze. Moja cała rodzina i moje wnuczki się zaszczepili. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. A ile dawek pan przyjął? Dwie. A jeśli będzie trzeba brać trzecią i czwartą? Jeśli będzie chorowo, czy to jak najbardziej, ale nie ma takiej potrzeby. A dużo ludzi dookoła pana chorowało i choruje? Bo u mnie żona zachorowała i wyszła z tego, to ledwo się wielkim bólem. Ale na co zachorowała? Na wirusa. Tak? A była w szpitalu, czy nie? Nie była, nie poszła wcale, ale leżała cały czas normalnie, całe dnie leżała w łóżku, martwa taka była, że nie mogłem wykończyć się. Ale jakoś
Czyli myśli pan, że generalnie to, co w telewizji mówią i co rząd robi, to jest dobrze i to prawda? Oczywiście, że tak. Trzeba się szczepić. Poleca pan szczepienia? Tak jest, jak najbardziej, wszystkim. Aż dzieciom? A dzieci moje, wnuczki po 12 lat, 14, to już się poszczepili. O, też, i też dwie dawki? Drugą dawkę to za 2 tygodnie będę mieli. Ja w każdym razie życzę zdrowia pana rodzinie. Dziękuję za nagranie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dzień dobry. Czy widzieli państwo moją trumnę? A na co mi trumno, panie, daj pan spać. Co pan sądzi? Panie straszy ludzi. Co pan sądzi o obecnej sytuacji, jaka jest? Nie wiem. Nie zaszczepi się pan? Nie wiem jeszcze. Dzień dobry. Powiedzcie mi, panie, proszę, co sądzicie o obecnej sytuacji? Czy jest tak strasznie, jak mówią? Ale gdzie? Jeśli chodzi o choroby. Nie ma chorób, trzeba się tylko zaszczepić. Trzeba się zaszczepić, a dlaczego trzeba? No bo wszystkie epidemie zawsze były przez szczepionkę. No, to jak to pokonywane, czy... Uważacie panie, czy uważa pani, a pani też uważa tak samo? Ja wolałabym się nie szczepić, ale będę musiała, tak? Na razie się nie szczepię, bo karmię dziecko piersią. Ja się zaszczepiłem i jestem zadowolona. Dzieci można by nie szczepić, chociaż do 15 lat, żeby nie były szczepione. Ale dlaczego pani by się nie chciała szczepić? Bo nie chcę być królikiem pani, doświadczalnym. Pani chce jeszcze trochę w szpitalu covidowym. A tam biorą nieszczepionych, proszę pani. Tak? No, właśnie. Dziękuję uprzejmie. A pan mówi, przepraszam, a pan mówi, że... Dzień dobry. A pan mówi, że jak to jest? Że szczepić się trzeba, czy nie? Trzeba. Dlaczego? Dlaczego? Bo coś pan powiedział o szpitalu. No bo ta pani nie chce się szczepić. To ja bym ją skierował do szpitala covidowego i po 4 dniach by się zaraz przekonała, proszę pana. Dlaczego? No bo by się zaraziła. Tam od kogo? No w szpitalu covidowym, bo to tam wszyscy co chorzy. Ale tam nie zaraża się jeden od drugiego, tylko tam już chorzy przyjeżdżają. No tak, ale jak ona nie wierzy w to, to by się tam ją wziąć i... Czyli jest pan za tym, żeby zarazić na siłę? Tak jest, na siłę.